Fireball! Zwrażę! Co się dzieje? Dwa! Dobrze, mam... Fire wyzywa! Cześć, jak się nazywacie? Kize wezygwa, werwe. Kize. Jak się nazywacie? Kize wezywa. Dobra, nazwek jest... Dobra, nazwek jest Stefan 1, a kiedy jest Stefan 2? Gza. Ja to lewa. Żywa, żywa. Ja nic nie zrobiłem. Taka baba. Stefan 2, co ty gadasz? Kwezywej. Stefan 1, mów po ludzku. Kwezywej. Ja z tego nie rozumiem, taki siak. Kso. Hebe żeber. Wygląda jak więzienie. Zobacz. Hebe żeber. Oczki. Zimo si zwo wi wo zidowa. Chuti. Pożywe. Ty twórdu po egzorcistu. Gzwerwery. Ha? Zimo di wadido wadimo di. Stefancie, czy ty rozumiesz co to tak mówić po ludzku? Stefano jedynie wata. Dobra, że niech on nie wzywa. Zivo di vadi vadimo vadimo zidovi v čaromaru di kaj pareva ti čaromaru di digo vers verva to blaga slopjeno pasni nas ker vizibarela Czerwoni. Czerwoni. Zlecają się? Chyba? Dibidulić. Hodno, stój w bigne, wyseł w ich jem. O Boże, Jezu. Co to było, pani zakonnico? Ja nie wiem. Trzeba było wyklądzić. Ty umiej gadać po ludzku. Jaki pan jestem Vadimo? Nie odpowiedzieliście mi, jak się nazywacie, to nazwałem was Stefan 1. Nie, Stefan 1 jak nie ma. Jak to nie odpowiedzieliśmy? Nie odpowiedzieliście mi. Dobrze, pani zakonnica, pani się tak spisała, no chyba na pączki pójdziemy razem. Chodź, chodź. Ależ oczywiście. Dla mnie to wolna herbatka. Zakonnika. A może panie, ja może odprowadzę panią zakonnicę, wie pan, ja to mam klucz do parafii. Dobra, dziękuję. Weź. Znasz, no już, dobrze, już końskie zano ty zaczynasz. Pani przodem. Dziękuję. A wypuścicie mnie może? No ja nie wiem. Dobrze, proszę pana. Tak już, że nie ma zakonnicy, to... Ile pan ma tam centymetrów? To jest niestosowne pytanie, na nie, nie będę odpowiadał. Ale jak to jest stosowne, niestosowne pytanie, proszę pana? Ja muszę wiedzieć, kogo będę wykorzystywał. Znaczy, dobrze. Wydaje mi się, że powinniśmy być na odwrót. Ty powinieneś ile ma pan lat? Co? 15. Jestem niewinny, więc wypuść mnie stąd. 15. A to już pan jest. Pan jest tutaj pełnoletni, to można różne zabawy się bawić, no dobrze. Co? Skąd pan pochodzi w takim razie? Z wioski z daleka. Z daleka, czyli skąd? Daleka, taka wioska, nazywa się... No dobrze, będzie egzotycznie, no cóż.
Ale co? Bardzo dużo ludzi mnie przeszukuje, więc jeżeli zrobię mi krzywdę, zaatakuję, zabiję. Oj, ja pana przeszukam dokładnie. Ale... Dobrze, co pan tam robił, co? Nie wiem. Nie wiem, jak się obudziłem, to się tam po prostu znalazłem. Ale gdzie? No... A jak pan się tam znalazł? No, nie wiem. Obudziłem się i się tam znalazłem. Ostatnio co pamiętam, to się byłem w swoim mieście. Proszę pana, pamięta pan, nie będzie boleć? To tylko taka rewizja osobista. A w ogóle to kim pan jest, jak pan się nazywa, nie wiem. Bo na początku powinniśmy się chyba przedstawić. Nie jestem, jestem twoim królem. Nie, tak hehe, to to się Shadow. Shadow, tak. Tak. Typowe imię. Chyba się typowe, Stefan się. Jestem Vadim. Stefan się, koniec, kropka. Każdego będę nazywał Stefan. Dobrze, proszę pana, to wracając, to jestem Vadim Dymanowicz. Stefan się. Vadim Dymanowicz i będę pana dymał. Stefan się. Przepraszam, to takie nieporozumienie. To jest nieporozumienie, panie. Dobrze! Dobrze. Jak ty miałeś to imię, bo zapomniałem. Vadim Dymanowicz. Stefan się odma. Vadim Dupatowicz, kurczę. Nie ja ci tam Dupatowicz, ja cię do kierownika pozwę. Zdam ci się, bo ci wtedy ten miecz tam, gdzie słuchajcie, nie dochodzi. O, chętnie. Obciętą głową za to, że dostaję ciulową wypłatę, masz karę. Jaką karę? O! Byłaś. Wolne. No nie, nad kim ja się będę znęcać? Wolność. No co ty robisz? Zabawę mi psujesz. Znam ci się, zboczeńcu. I siedź tu i pilnuj. Czego? Młody! A? Oj, tutaj sprawa jest. Chodź. No, chodź.